Hej, witajcie w pierwszym dniu Vlogmas! Witam Was serdecznie i zaczniemy tradycyjnie od śniadania. Dzisiaj będzie koktajl i to będzie tak: szpinak, banan, 3 daktyle i dzisiaj spróbuję po raz pierwszy mleko kokosowe. Chyba go jeszcze nie miałam. No i zobaczymy dzisiaj coś nowego, więc taki dzisiaj będzie koktajl, do tego jeszcze zielona herbata i tak będzie wyglądać moje śniadanie, także witajcie. Oczywiście, że nie może zabraknąć wzmianki o śniadaniu, bo to by nie był tradycyjny mój vlog, prawda? Dobra, więc ja uciekam jeść. Tak wygląda moje śniadanie, to jest koktajl. Tutaj się parzy moja herbata i zrobiłam sobie jeszcze do wypicia taki sok z cytryny. No i na pewno znacie, to można zrobić w wersji takiego shota, żeby po prostu wypić sok z jednej cytryny z imbirem i na przykład łyżeczką miodu, albo można dodać wody, ja zawsze dodaję wody. I tak jak widzicie tutaj na tej wyciskarce z IKEA, ona mi świetnie służy do wyciskania cytryn. Wycisnęłam jedną całą cytrynę do szklanki i tutaj mam jeszcze kawałek imbiru i często mnie pytacie, jak ja to robię, kiedyś go, jak, bo czasami też na przykład robię to w wersji do herbaty i wtedy nie ma problemu, bo to kroję na paseczki, rozgniatam łyżeczką, więc ok. Ale jak chcemy to zrobić z takiego shota, to po prostu ja Wam polecam użyć zwykłą wyciskarkę do czosnku i załadować tam. O, za duży kawałek. Muszę przeciąć. Widzicie, tracę głos dlatego. Też muszę sobie zrobić taki napój pobudzająco uzdrawiający. I włożyć do tego i po prostu wycisnąć. Nie jest łatwo. O, imbir jest strasznie oporny. Widzicie, nawet nie zrobię tego jedną ręką przy Was. Na chwilę odłożyć. Strasznie ciężko jest imbir wycisnąć, ale na dwie ręce daję radę i jest ok. I tak wygląda potem nasza mieszanka. No jak czosnek. Także jak nie wiecie, jak wyciskać imbir, to użyjcie sobie zwykłej tej wyciskarki do czosnku. Będzie ok. Jodź! Witajcie w pierwszym dniu Vlogmasu po raz kolejny. Słuchamy piosenek świątecznych. Tak mnie naszło i zrobiłam dla Was playlistę. Więc jeżeli macie ochotę na piosenki świąteczne, to macie pod każdym vlogiem będzie playlista ze świątecznymi piosenkami. Rudolf? Jesteś Rudolf? Więc niedługo musisz iść do ćwiczenia, bo jesteś zarośniętym hipisem. Tak! Zarośniętym hipisem. Dobrze, kici nie trzeba. Strzyce. Strzyc. I tak, jak widzicie tutaj pewne zmiany. Już pierwsze wyjęłam dekoracje świąteczne. I tutaj też. No tu mamy skarpety. I tutaj zaraz Wam pokażę, co tutaj mamy. A przed chwilą nagrywałam, ściszymy trochę, nagrywałam film, więc widzicie, jak to wygląda. Tak to wygląda po nagrywaniu u mnie, więc zaraz muszę to posprzątać i mam mnóstwo, mnóstwo filmów do zmontowania. Dzisiaj naprawdę mam bardzo dużo, dużo pracy. Tam widzę, jakieś zaczepki się dzieją. Nie wąchaj kota, wiesz gdzie, daj kotu poleżeć. Zobaczcie, jak długa kicia. Długa kicia, tak? Tak, mój brzuch. Mój brzuch. No, super jesteście. Super, kocham Was bardzo. Tak. Dobra, a teraz Wam pokażę, o co chodzi z tym tutaj. Tu też mamy małe dekoracje i bałwana. I, no co, nie mogę nagrywać? Ktoś mnie nosem tutaj zaczepia, tak? No poczekaj sekundę. I mam 3 kalendarze adwentowe i zaraz Wam opowiem, o co chodzi. Ten pierwszy jest z Biedronki, kosztował chyba 3 zł, nie wiem, czy Wam go pokazywałam. Kupiłam go dlatego, że jest słoń
jest taki prawie lew. Ale wiecie co, jak go niosłam ze sklepu, to nie wiem czy widzicie, wydaje mi się, że wszystkie te czekoladki wypadły i nie są już w swoich numerkach, ale zaraz się przekonamy. Ale ten jest bardziej do ozdoby. Jest bardzo ładna ta grafika. I mam dwa kalendarze adwentowe. Dlaczego dwa? Bo każdy z nich jest tylko na... Ten jest na 11 dni, a ten zaraz zobaczymy. I ten to jest Tania Bear Cosmetics. Jeżeli oglądacie anglojęzyczny YouTube, to pewnie nie muszę wam przedstawiać. Ale wam pokażę, bo to jest zdjęcie. I tutaj są lakiery do paznokci, błyszczyki, nie wiem co jeszcze. Oba te kalendarze, ten zamawiałam z Wielkiej Brytanii, ten przyszedł ze Stanów. To jest Benefit i w zeszłym roku widziałam, jak dziewczyny właśnie na amerykańskich i brytyjskich kanałach otwierały. U nas nawet tego nie można, nie było w sprzedaży tego kalendarza, więc zamówiłam go ze Stanów i teoretycznie to jest wartość $93, a płacimy 45. Ja go zamawiałam ponad miesiąc temu. No i właśnie, każdy z nich jest tylko na pół miesiąca, więc zamówiłam dwa. No widzę, że jesteście bardzo, bardzo zaciekawione, co tu się dzieje. No i tak, może wydaje mi się, że ten z Benefitu będzie ciekawszy, więc zaczniemy od niego i pokażę wam, bo on w ogóle jest bardzo fajnie zrobiony. Już go tutaj otworzyłam. Tak, i on w ogóle gra. I tu jest 12 dni? Tu jest 11, dobrze myślę? Tak, 11. Nie wiem dlaczego. No i zobaczymy pierwsze okienko. Co tutaj mamy? Under Eye Brightening Boost. Szczerze wam powiem, jeszcze nigdy chyba nie miałam... Nie, oprócz tuszu do rzęs nie miałam żadnego produktu z Benefit. Więc... fokus. To jest takie malutkie, że nie chce się sfokusować. Ola Lift. I to jest, to ma być pod oczy coś rozświetlającego. Zobaczymy. Zrobimy szybko mały test. Jak to działa? O, to jest takie jasno-różowe. Wygląda jak błyszczyk, szczerze mówiąc. No i jest taką chyba, nie wiem jak to nazwać, bazą pod korektor. Dajcie znać, jeżeli miałyście ten produkt. No nic, zobaczymy. Więc to jest mój kalendarz adwentowy. Numer 1, zamkniemy go może. Niech sobie tutaj stoi, ładnie wygląda. I będę otwierać najpierw ten, potem ten. Znaczy w sensie najpierw cały otworzę ten Benefitu, a potem ten Tiny Bear. On był niedrogi, nie pamiętam, znaczy niedrogi. Tańszy niż ton, kosztował chyba 15 funtów czy coś takiego. Tak, więc w Polsce w ogóle bardzo mało z tych kalendarzy adwentowych. Nie widziałam nic takiego, więc... No więc tak, a bardzo chciałam ten Benefitu. Zobaczymy. Także to będzie rozrywka vlogmasowa w tym roku dla mnie i dla was. No to jest kalendarz biedronkowy. Jak widzicie, on jest taki wypukły i mam wrażenie, że to wszystko przeleciało. No ale nic, otworzymy pierwsze okienko, zobaczmy, czy tu coś jest. Jeżeli nie ma i kupiłyście to dzieciom, to będzie lipa. A nie, jest, widzicie? Aha, jedną ręką się nie da. A i od razu piątka się otworzyła. Jest wiewiórka. Ekstra. Czekolada nie najlepszego gatunku, ale jak to mówi Tomek o pizzy, każda pizza jest dobra. Słyszę, jak to się przesypuje. Nawet ta słaba. Ja tak samo mam z czekoladą. Więc nawet kiepska czekolada jest dobra. No i tak. Zaczynamy vlogmas. Co wam jeszcze miałam powiedzieć? Filmy, vlogi będą się pojawiać teoretycznie o 9:30. O 9 rano będą się pojawiać te dodatkowe kosmetyczne. Natomiast teraz będę nagrywać, nagrywać jednego dnia. Wieczorem muszę zmontować ten vlog i wrzucić następnego. No i czasami może być tak, że
Nie wiem, wrócę późno i nie będę miała po prostu już siły ani czasu montować. I wtedy vlogi mogą być troszkę później. Ale na pewno będą codziennie. Na pewno codziennie będzie do Wigilii film, także o to się nie musicie martwić. I tak będzie wyglądać mój lunch. Tu mam kawałek łososia wędzonego, tradycyjnie zieloną herbatę i w całości ugotowany świeży brokuł. Ja uwielbiam tak gotować w całości, potem go sobie objadać widelcem. I zawsze do tego robię mój taki własny, prywatny winegrę. Ja go przyrządzam w taki sposób, jak zaraz Wam powiem, bo często mnie o to pytacie. I to jest zazwyczaj, znaczy zawsze to jest oliwa, musztarda i ocet. I tutaj akurat mam ostrą oliwę peperoncino, którą przywiozłam z Włoch. Tutaj mam ocet jabłkowy i musztardę serebską, ale to mogą być różne wariacje, oliwa nie musi być ostra. W każdym razie ja tak przyrządzam i potem tym polewam brokuła. I tak, taki obiad jest przepyszny. Czasami po prostu samego sobie tak gotuję i zjadam i też bardzo, bardzo to lubię. Okej, zmontowałam dla Was dzisiaj 4 filmy i jest już wieczór, bo w sumie cały czas siedziałam właśnie przy montowaniu i montuję dzisiejszego vloga, jak widzicie. I dajcie koniecznie znać, jak Wam się intro podoba. Z lwem. Ilef już wrócił i tutaj nie wiem dlaczego, ale leży na podłodze z komputerem. I pytałam ich w ostatnim vlogu, czy obstawiałam, czy będzie lew w czołówce, czy nie. I wszyscy pisali, że musi być. No i jest. Z taki śmieszny machał ogonem. Tylko dzięki Wam. Ależ ty no jesteś. Tak. Słuchałaś się w końcu w głos narodu. Tak. Więc dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba nowe intro. Lefa, tobie jak się podoba nowe intro? Bardzo. Lubimy wyczerpujące odpowiedzi. Lew, czujesz się obserwowany? Nie. Nie? Kicia na to, że na górze sushi, na dole. No, nie przeszkadzajcie sobie. Lew spożywa kolację. Wyjadł do kolację. A ja zamówiłam wcześniej, moje jeszcze nie przyszło. Co za niesprawiedliwość. Nie ciesz się, bo jak ty siedzisz i czekasz, to też ci jest przykro. Ale ja ci zaoferowałam kawałek. Nie, bo ja mam taką dużą, że później nie zjem. Dałeś psu? Zobacz, co ona próbuje zakopać w poduszkę. A, bo koszyk jest na górze, bo sprzątałam. Przyj, dlaczego uważasz, że to się da za... Tak, tam, pokaż się. Pokaż sushi, buzie, pokaż. Pokaż. I za ścianą mnie tak schomi, to pokaż sushi. Nie. Nie musisz, dobra już. Tak. Chodziło mi o to, żebyś pokazała, co w buzi masz, a nie żebyś wypluwała nie pizzę. Nie pokażę widzom na pół przerzutej pizzy po sushi. Oj, to. No dobrze, teraz zakupnię. Patrz, idzie żebrać o następną. Masz tu sushi jest. Sushi tu, patrz, tu. Tu twój kawałek jest. I idziemy schować. Tak, żeby się nikt nie kapnął. Nigdy nie przestanie mnie to śmieszyć. Kiciunia, wszystko dobrze? No, wygląda, że chyba tak. Przyszła i moja pizza teraz. Dużo później niestety. A zamawiałam wcześniej, ale trudno. Zobaczmy, jak wygląda. Masz kawałek? Dam. Nie. Uuu, spieczątko. Zobacz, jak mi brzydko przyjarali. A na grubym wzięłaś? Na grubym. I z podwójnym serem. I z podwójnym salami. Z podwójnym salami? Mhm. Przesunąć bardziej. Tyle zostało z pizzy. I żegnamy się już dzisiaj z Wami. Lew tam jęczy przeżarty. Sushi próbuje tu jeszcze żebrać. A my się już żegnamy i do zobaczenia w jutrzejszym vlogu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa, sushi. Będziemy teraz jeździć przez 40 minut dookoła, bo lew nie wiedzie. Będziemy jeździć, nie wiedzie na poziom gadać wyżej i nie zaparkuje.